Słuchajcie, jestem na tym sztyczku trzeci raz. Mam pecha do HX-a. Pierwszy materiał skrzaniłem, drugi materiał się też pokrzanił, nagrywamy po raz trzeci. Słuchajcie, cała nowa gama modeli HX-a na ten rok, tak? Od butów lekkich outdoorowych, czyli butów, półbutów tak zwanych, podeszwa Vibram. Ta podeszwa występuje we wszystkich modelach, znaczy we wszystkich modelach występuje podeszwa Vibram, natomiast w wyższych modelach ona jest troszeczkę zmodyfikowana. Oczywiście wszystkie buty posiadają membranę Gore-Tex. Te są bardzo leciutkie, do bardzo lekkiej aktywności miejsko-outdoorowej. Jakichś tam spacerów, takich zupełnie niewymagającej aktywności. Oczywiście ta sama wersja butów występuje w butach poza kostkę. Rozwiązanie dokładnie to samo, podeszwa Vibram, lekko wzmocniony nosek. Gore-Tex w środku, również bardzo, bardzo leciutki but na bardzo niewymagającą aktywność. Dalej mamy buty, które są już troszeczkę cięższe. Mamy delikatnie zmodyfikowaną podeszwę Vibram, to znaczy chodzi o to, że tu mamy troszeczkę twardszy materiał na tej podeszwie. But do tego jest wzmocniony pasem gumy dookoła, jest ciutkę wyższy, nadal mamy membranę Gore-Texową w środku i on już jest do takiej aktywności, tak jak mniej więcej my uprawiamy, czyli aktywności takiej no typowo powiedzmy leśnej, delikatnej turystyki górskiej, ale jeszcze delikatnej, czyli nie takiej turystyki na przykład, gdzie latamy po jakichś ostrych skałach, dlatego że to jeszcze nie jest ten model, który się nadaje do takiej aktywności. Tu oczywiście mamy model analogiczny, tylko że jeszcze troszeczkę bardziej wzmocniony i to już jest model, który służy do takiej aktywności, powiedzmy bardziej wymagającej aktywności outdoorowej, górskiej, do bardziej utrudnionych szlaków, ostrzejszych kamieni, bardziej wzmocniony pas gumy, jeden kawałek skóry od frontu, również membrana Gore-Texowa, również to samo rozwiązanie co w poprzednim bucie, jeżeli chodzi o podeszwę. I tyle. I to jest but jak gdyby stricte do aktywności, którą my uprawiamy. Tu oczywiście mamy ten sam model buta, tylko on jest jeszcze wyższy, jeszcze bardziej wzmocniony, jeżeli chodzi o uchwyt kostki. Poza tym niczym się nie różni. Tu już macie buty do typowej aktywności ciężkiej, tak? Podeszwa jest zupełnie inaczej wykonana. Nadal jest to Vibram, natomiast już sama podeszwa jest wykonana inaczej. Boki są już twarde, tak są twarde, że nie da się tego buta ścisnąć. Już but jest przewidziany do montażu w rakietach, do montażu w różnych akcesoriach, do wspinaczki górskiej. Mamy zupełnie inaczej wyprofilowaną podeszwę, na to łatwiej założyć raki, różnego rodzaju inny osprzęt do już wymagającej turystyki. Również inaczej wygląda tutaj, nie inaczej, wygląda tak samo, to znaczy tu możecie dostrzec różnicę pomiędzy nie tym, a tym butem, że również sznurowania wyglądają inaczej, to znaczy tutaj w gniazdach sznurówek mamy osadzone kuleczki, które mają sprawiać, że ta sznurówka będzie mniej obciążona podczas sznurowania i zaciskania butów. Tutaj jeszcze tego rozwiązania nie mamy. I to jest już but do takiej typowo ciężkiej, zimowej, górskiej aktywności. I ostatni z modeli to jest but już specjalistyczny, to znaczy to jest but dla łowiectwa, dla osób, które tropią zwierzynę postrzeloną. Jest troszeczkę inaczej skonstruowany, znaczy nadal mamy membranę Gore-Texową, natomiast jak gdyby w środku jest troszeczkę inaczej skonstruowany, ta membrana nie jest od samego jak gdyby środku, od wierzchu, dodatkowa warstwa materiału, troszeczkę inaczej skonstruowana podeszwa, nie mamy tych profili do montażu osprzętu, natomiast to jest but, który ma służyć właśnie do już aktywności takiej wyspecjalizowanej. Dosyć ważna rzecz, ja rozmawiałem już wczoraj z HX-em na temat gwarancji. Gwarancję na buty macie dwuletnią, jak gdyby podlega temu cały but. Nie ma problemu, jeżeli chodzi o złamany uchwyt od sznurówki, pękniętą podeszwę, pęknięte obuwie. HX to wymienia, ale co jest dosyć istotne, HX prowadzi również serwis butów pogwarancyjny. To znaczy, jeżeli pęknie Wam sznurówka, urwie Wam się szlówka od sznurówek, nie pękniam sznurówka, pęknie Wam podeszwa, urwie Wam się szlówka od sznurówek, to możecie te buty wysłać do HX-a. HX jest w stanie podeszwę wymienić, jak również naprawić wszelkiego rodzaju dodatkowe to, co jest na bucie, tak? Czyli na przykład sznurówki od sznurówek.
Także słuchajcie, but, który ma na przykład 5 lat, nie jest butem do wyrzucenia, ten but można odesłać do HX-a, HX jest w stanie to naprawić. Oczywiście jest to naprawa płatna, bo jest to naprawa pogwarancyjna, ale jest możliwa, więc jeżeli but się nadaje do dalszego użytkowania, natomiast no, wystąpiła u niego jakaś wada, która eliminuje go z użytkowania, którą można naprawić, to HX to naprawi. Jedziemy dalej.